Szanowni Państwo, drogie dzieci, droga młodzieży, szanowni rodzice, koleżanki i koledzy nauczyciele, z okazji 1 września rozpoczynającego się roku szkolnego chciałbym całej społeczności szkolnej z gminy Dygowo, czyli zespołu szkół w Dygowie, zespołu szkół we Brzosowie, ze szkoły podstawowej w Czerninie, wszystkim życzyć udanego roku szkolnego, jak najlepszych wyników, jak największej satysfakcji z pracy i dokonań naszych pociech od tych najmniejszych do gimnazjalistów. Przy tej okazji te szczególne życzenia ślę do społeczności Zespołu Szkół w Dygowie, ponieważ rozpoczynamy ten rok szkolny trochę w nietypowych, trudnych warunkach, mianowicie mamy szkołę jeszcze w remoncie, ale apeluję o spokój, o wyrozumiałość. Jeśli przez jakiś czas dzieci nie będą miały typowych zajęć klasowo-lekcyjnych, to naprawdę nic wielkiego się nie stanie, bo w zamian za to będą organizowane różne inne ciekawe formy plenerowe, wyjazdowe. To pani dyrektor przedstawi szczegółową i nauczyciele przedstawią szczegółową informację na ten temat. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że remont w tym czasie i w takich okolicznościach był niezbędny. Po prostu inaczej tego się nie dało zorganizować. Mieliśmy pecha, że pierwszy przetarg się nie odbył, nie mieliśmy żadnego oferenta. W związku z tym straciliśmy około miesiąca czasu. Tutaj gmina też nie była tym głównym organizatorem, ponieważ ten program realizujemy ze Związkiem Miast i Gmin do Rzecza Parsenty. Procedura przygotowania projektu, procedura uruchomienia środków wypadała na początek wakacji. Wszystko byłoby ok, gdyby nie ten pech, że po prostu nie zgłosiła się żadna firma w pierwszym przetargu. W drugim przetargu ta firma już została wyłoniona, jest to porządna firma, prace idą naprawdę w zawrotnym tempie, a wszyscy będziemy zadowoleni i dumni z naszej szkoły za te kilka tygodni, gdy będziemy mieli nowe instalacje, nowe, zdrowe dla wszystkich oświetlenie, nowe posadzki, drzwi. Naprawdę szkoła zmieni swoje oblicze na lepsze i tu już był najwyższy czas, żeby do tego przystąpić, ponieważ co roku awarie na sieci wodno-kanalizacyjnej były i uciążliwe, i kosztowne, i po prostu już to po 25 latach eksploatacji wszystko się, mówiąc kolokwialnie, sypało, więc nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zwlekać, nie mogliśmy też zaprzepaścić szansy, żeby skonsumować dofinansowanie z pieniędzy norweskich w wysokości 85%. Proszę Państwa, takich pieniędzy, około 1 000 000 zł, nikt nam nie da. Ani kuratorium, ani ministerstwo, ani jedne czy drugie media, które próbują może się użalać nad tym, że dzieci będą miały troszeczkę dłużej wolnego. Te, które chcą mieć wolne, to już jest sprawa rodziców, natomiast ci, którzy przyjdą do szkoły, będą mieli naprawdę fajne zajęcia wyjazdowe zorganizowane, z których naprawdę też edukacja będzie na poziomie i taka czasami nawet lepsza niż to, co pozyskujemy siedząc w ławkach i przeglądając podręczniki. Także wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla całej braci szkolnej z terenu gminy Dygowo z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Dziękuję.